Cześć, gościem tego odcinka jest Szymon Szymański, Chief Growth Officer w XTB, wcześniej także współtwórca narzędzia Metrixo, czy dyrektor zarządzający w dużych agencjach reklamowych w Polsce. Jego historia jest nietypowa na tle historii, które pojawiają się na tym kanale, w tym podcaście, ale jest to jedna z najbardziej wartościowych rozmów, jakie tutaj się pojawiły, więc mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Szymon Szymański, osoba, której bardzo możliwe nie znacie, a co ciekawe, jest to jedna może z trzech, może z pięciu, ale jedna z bardzo elitarnych osób, które najbardziej cenię w naszej branży internetowej. Szymon, dzięki, że znalazłeś czas. Widzę już łzy w oczach. Jest to, Szymon jest też jedną z najbardziej zabawnych osób w branży internetowej, tylko nie należy tego mylić z jego merytoryczną wiedzą, która nie ma sobie równych, ale jest też gościem, któremu można zadać challenge 15 minut i może co 15 minut powiedzieć coś zabawnego i normalnie z zegarkiem w ręku grono znajomych wybucha śmiechem co 15 minut na jakiś tekst. Faktycznie byliśmy już w tym miejscu. Zabawnie strasznie mówisz 5000, tak? Jakby w sensie, bo powiedzieli, że jednym z pięciu, tak? Pewnie chodziło nie, o 5000, ale fajnie, Szymon, że jestem na tej liście, nie, super. Nie, Szymon. Wiesz, Szymon, co ciekawe, w tej chwili pracuje w XTB, ale ma ze sobą bogatą przygodę w najróżniejszych i najróżniejsze doświadczenia, także startupowe, o których porozmawiamy, ale żeby nie uprzedzać faktów i zacząć chronologicznie, to zaczniemy od twojej spektakularnej kariery w branży interaktywnej, w branży reklamowej. Byłeś najpierw dyrektorem innowacyjnym, potem dyrektorem zarządzającym największych domów mediowych w Polsce. Wygrywałeś te miecze, te KTR-y, masz ich 380 w domu, jak często mi przypominasz. Także masz jakiś namacalny dowód na to, że jesteś zajebisty w marketingu. Tak, jakby tutaj... I teraz niezręcznie powiedzieć, nie no Michał, co ty? Nie, bo ja mogę akurat, chłopak. Wiesz... Mogę super szybko zbić wszystkie rzeczy, które powiedziałeś, nie? Więc jakby zaczynam. Niestety tych nagród się nie dostaje dla siebie, więc one są w agencji, więc nie mam tych dowodów namacalnych. Nie ma jak wiesz, z trofeami w piłce nożnej, że możesz sobie własny wytopić miecz. No, mógłbym pewnie sobie to zrobić, tylko pytanie, czy to jest dalej to samo, nie? Ale tak, jakby co do zasady, to faktycznie to funkcjonuje tak, że jeżeli jakaś kampania zdobywa jakąś nagrodę, to tą nagrodę zdobywa agencja i po prostu są twórcy i ludzie, którzy są dookoła tych kampanii. To też nie jest tak, że jakby ja byłem jedyną osobą, która za tym stała. To był cały nasz zespół Hawasowy czy McCannowy. A jesteś jak Jürgen Klopp, jak sukces, to tutaj... No, dokładnie. To drużyna, to... A jak przegrać, to inni. A jak przegrać, to wiatr był. dokładnie tak. Więc jakby tak, faktycznie mam za sobą przygodę w agencjach reklamowych, głównie w Hawasie, który wcześniej nazywał się EuroRSCG i tam zaczynałem. I w McCannie to są takie dwa miejsca, w których pracowałem i faktycznie udało się tam zrobić super dużo fajnych rzeczy. Oczywiście też były takie rzeczy, które zdobywały nagrody na różnego rodzaju festiwalach, czy to polskich, czy międzynarodowych, ale jakby no to jest tylko taka wisienka na torcie tego wszystkiego, co się tu się dzieje. Prawda jest taka, że 95% projektów, które się toczą, to jest po prostu ciężka praca, którą trzeba również wykonać. Ale wydaje mi się, że udało się stworzyć w tych dwóch miejscach naprawdę fajny zespół ludzi, którzy po prostu jakby robili to naprawdę fajnie, a ja gdzieś tam, jak to zazwyczaj, ten lider zawsze zbiera najwięcej, ty zresztą wiesz, tym najlepiej. Spijałeś śmietankę ciężkiej pracy całego zespołu. Dokładnie, sam spijesz. Wiem, jak to jest, możemy sobie przyjąć piątkę, tak. Ja to od 10 lat uskuteczniam. No więc dokładnie, więc jedziemy na tym samym wózku, albo może jechaliśmy wtedy, ale tak, wszystko co powiedziałeś jest prawdą. Czyli ty też tylko w owocowe czwartki bywasz w biurze, żeby wrzucić ze dwa statusy no na social'a i powiedzieć, znaczy check-in, wygraliśmy. To już nie do końca działa, ale wtedy jeszcze to check-iny były, wiesz, istotne, więc jak najbardziej chodziło tylko o to. Super. To może pogadajmy chwilkę o tym, co było później, bo tu jakby zbudowaliśmy już twój autorytet w oczach widowni. Powiedzmy, że się udało. Bo tutaj zazwyczaj są ludzie, którzy współtworzyli biznes albo rozwijali dużą firmę, albo zajmują wysokie stanowiska w dużych polskich biznesach i w tej chwili zajmujesz takie stanowisko w dużym polskim biznesie, ale to nie jest biznes, który zakładałeś. Więc cofając się chwilkę jeszcze dalej, a w zasadzie przechodząc do twojego drugiego kulminacyjnego, takiego kluczowego doświadczenia, to jest Metrixo, czyli narzędzie
analityki internetowej, które współtworzyłeś w 2015-16 roku, dobrze pamiętam? Tak, w 2015 wszystko się zaczęło. Niestety skończyło się w 2018. Faktycznie Metrixo było narzędziem, które jakby powiedzmy, że w swojej genezie miało zbierać dane o zachowaniach użytkowników w mediach społecznościowych i na tej podstawie dostarczać wartościową wiedzę markom odnośnie tego, kim są ich grupy odbiorców, kim są ich grupy docelowe. Sam proces poszukiwania odpowiedniego modelu biznesowego zajął bardzo długo, no bo na dobrą sprawę jakby to było tak, że ten pomysł się zrodził gdzieś w mojej głowie właśnie podczas pracy w agencji reklamowej, kiedy mi brakowało tego typu danych albo brakowało mi tego typu danych, które mogłem dostać w takim powiedzmy relatywnie real-time'owym okresie czasu. No my często sobie wtedy gadaliśmy o tym, bo brand takich danych nigdy nie oferował i wydawało się, że to, znaczy to było pewniak, że tego typu dane, no to jest bezcenne źródło wiedzy dla najróżniejszych kampanii marketingowych, takie powiedzmy dane demograficzne o widowni, jakby rozbudowane w stosunku do tego, co oferują platformy reklamowe, nie? Tak, dokładnie. To była demografia, psychografia, zachowania, więc jakby dostarczaliśmy bardzo dużo fajnych informacji. Oczywiście bardzo dużo czasu nam zajęło wypracowanie jakiegoś modelu, w którym jakby to było możliwe do skomercjalizowania. Wracając do tego, co też mówiłeś odnośnie naszych rozmów, bo faktycznie o Metrixo żeśmy rozmawiali mnóstwo razy, to rzeczywiście jakby było tak, że no, jakby ta powód, który przyczynił się do tego, że Metrixo niestety musiało zostać zamknięte, jest z drugiej strony najbardziej słuszną tezą i potwierdzeniem tego, że to był dobry pomysł. Czyli jakby mówię o firmie Cambridge Analytica ze Stanów, bo my robiliśmy plus minus to samo na takim powiedzmy poziomie meta, jakby określając rodzaj biznesu, który robimy, ale już wchodząc w szczegóły robiliśmy to w zupełnie inny sposób, bo Cambridge Analytica po prostu jakby podbierało te dane pod pryzmatem i pod przykrywką różnego rodzaju aplikacji, które tworzyli na Facebooku i w ten sposób zbierali te dane o użytkownikach, a my korzystaliśmy z anonimowych danych, które były dostępne przez API. No i niestety jakby tutaj faktycznie doszło do tego... No i też nie pracowaliście z politycznymi klientami, bo Cambridge Analytica nie, chyba była ekskluzywnie dla polityków, nie? To też jest takie jakby bardzo specyficzne zastosowanie. To prawda. No my pracowaliśmy tylko z markami i rzeczywiście jakby udało nam się wypracować taki model, który wydawał się być bardzo fajny, bo na dobrą sprawę w momencie, w którym wystartowaliśmy z takim jakby już finalnym narzędziem, które my czuliśmy i jakby wiedzieliśmy, że to jest ta rzecz, która przynosi wartość, to naprawdę relatywnie szybko zbudowaliśmy sobie tą pięknie nazywaną w startupowym świecie trakcję. Udało nam się pozyskać kilku naprawdę bardzo fajnych klientów, którzy płacili za to narzędzie relatywnie duże pieniądze, bo to było, nie było narzędzie za $99, ono kosztowało raczej kilkaset albo kilka tysięcy miesięcznie i udało nam się współpracować z kilkoma naprawdę bardzo dużymi, fajnymi markami, ale niestety tylko przez miesiąc, tak, bo po miesiącu okazało się, że Facebook podjął decyzję, że obcina wszystkie funkcjonalności API, z których korzystało nasze narzędzie i my tak naprawdę jakby po właściwie 2 latach poszukiwania tego, jakby to był też taki moment, w którym my zrealizowaliśmy bardzo dużo różnego rodzaju projektów, które zresztą były, niektóre z nich były nawet mniej lub bardziej spektakularne, ale jakby działy się, więc jakby my gdzieś tam mieliśmy jakieś tam biznesowe uzasadnienie tego, że to, co robimy, ma sens, tylko nie byliśmy w stanie znaleźć odpowiedniego modelu biznesowego po to, żeby ta firma odpowiednio funkcjonowała i jakby zaczęła faktycznie być firmą, a nie tylko jakimś tam pomysłem, który ma... No ale rzeczywiście było tak, że w momencie, w którym my wystartowaliśmy z narzędziem, to miesiąc później musieliśmy poinformować wszystkich klientów, którzy w sumie płacili nam już dobre kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, że niestety narzędzie będzie działało tylko do końca roku, a to był październik, tak? Więc jakby bardzo mocno nam to gdzieś tam zniszczyło morale. Pamiętam, że byliśmy dosłownie świeżo przed rundą już byliśmy świeżo po rundzie inwestycyjnej, która była relatywnie dla nas istotna, bo miała jakby nam dać kapitał po to, żeby właśnie zbudować sobie tą trakcję jeszcze bardziej. I jakby no ja do trakcję do dziś pamiętam. Taki produkt market fit już był, teraz trzeba było skalować. Skalować się, tak, dokładnie, masz rację. Skalować się jeszcze bardziej. Jakby ja do dziś pamiętam ten moment, w którym przeczytaliśmy tą informację o tym, że to API zostanie odcięte. Dowiedzieliśmy się o tym na jakieś 3-4 dni po tym, jak to zostało ogłoszone, bo wtedy jakby wyszliśmy na tego bloga deweloperskiego Facebooka i pamiętam po prostu tą niefortunną rozmowę, którą musieliśmy odbyć z inwestorami.
informując ich o tym, że tego typu sytuacja ma miejsce i jakby zastanawiając się, co chcemy zrobić dalej. My jakby, no, pojawiły się jakieś pomysły, tak jakby nam, no, na dobrą sprawę jakby przedstawiliśmy sytuację, jak jest i gdzieś postawiliśmy przed sobą dwie drogi. Tak? Pierwsza jest taka, że zamykamy spółkę teraz i to, co jest w spółce, to po prostu dzielimy i rozdajemy jakby zgodnie z, ze wszystkimi, powiedzmy, udziałowymi podziałami, albo próbujemy jeszcze coś zrobić w związku z tym, że mamy ten kapitał. No jakby rzeczywiście poszliśmy tą drugą drogą, to była decyzja wspólna, którą podjęliśmy wszyscy. No ale jakby teraz z perspektywy czasu wiemy, że to nie, jakby to nie był kierunek, który nam się, który nam się powiódł. Tak, znaczy pivot polegał głównie na tym, że my po prostu jakby, ponieważ byliśmy posiadaczem olbrzymiej ilości danych, to chcieliśmy jakby zbudować narzędzie, które na bazie tych danych będzie jakby dostarczało jakąś wartość. Okay. I to nawet jakby powiedzmy, że w jakimś stopniu miało to jakieś przełożenie, bo my byliśmy w stanie generować jakiś przychód z tym związany, ale ilość danych, którą Metrixo posiadało w tamtym czasie, była tak kosztowna do utrzymania, że nawet nie starczało nam na to, żeby utrzymać te dane, a co dopiero jakby myśleć o tym, żeby, nie wiem, firma funkcjonowała i się rozwijała. Więc jakby powstało takie narzędzie jak Brandwatch, które polegało na tym, że dostarczało wiedzę odnośnie grup docelowych influencerów. Czyli jeżeli jakaś marka chciała współpracować z influencerem i na przykład wiedziała, że interesują ją odbiorcy, którzy, nie wiem, w swoim spektrum zainteresowania mają zdrowe żywienie, to w ten sposób nasze narzędzie dostarczało informacje odnośnie tego, którzy influencerzy docierają do tego typu odbiorców. Czyli jakby co do zasady fajne narzędzie, one całkiem fajnie nam funkcjonowało, ale znowu no, nie byliśmy w stanie jakby tego przenieść dalej. Pieniądze nam się siłą rzeczy kończyły i gdzieś w którymś momencie też podjęliśmy taką decyzję, że jakby a był to naprawdę ciężki czas, jakby w sensie dla mnie, dla mojego co-foundera. Dokładnie. I stwierdziliśmy po prostu, że jakby no, nawet nie będziemy próbować jakby walczyć o następne rundy, bo wiemy, że tylko i wyłącznie przedłużanie jakby tej agonii, w którymś momencie to już też do nas dotarło. No i jakby no niestety trzeba było gdzieś podjąć tą ciężką decyzję, aczkolwiek dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że jednak słuszną, żeby po prostu jakby zamknąć spółkę, tak, jakby i gdzieś skończyć ten projekt. Niestety, i tak jak mówię, no kosztowało nas to bardzo, bardzo dużo, ale, no ale chyba tak to musiało być po prostu. Jasne. Za chwilę przejdziemy do tematu happy endu, ale ja bym jeszcze podpytał o parę rzeczy, no bo pamiętam, rozmawialiśmy sobie czasami w tym trudnym okresie. Ja też pewnie mogę troszeczkę się z tym utożsamiać, bo też przeszliśmy ciężkie chwile z podobnych powodów pewnie, znaczy mniej lub bardziej podobnych powodów, ale też pewnie ten Cambridge Analytica jakby zmienił krajobraz, sprawił, że Facebook dość, powiedziałbym, chorobliwie i panicznie zaczął działać w kontekście API. No i my byliśmy jedną z ofiar, pewnie dziesiątek tysięcy ofiar tego, tej zmiany. Ale też tak jakby zastanawiam się, czy tu miałbyś jakieś podpowiedzi dla ludzi, którzy może przechodzą przez ten czas w tej chwili, gdzie mają jakąś dużą kłodę pod nogi startupowo i myślą sobie, kurde, co to będzie, czy zaraz, nie wiem, mi nie wjedzie to na prywatny majątek, czy przepisywać na żonę dom, bo nie wiem jak ty, ale ja miałem takie myśli w trakcie tego takiego apogeum kryzysu facebookowego, że mojej firmie dzieje się krzywda, ale do tego stopnia to się może zadziać, że to wpłynie na moją rodzinę i takie, wiesz, bardzo podstawowe rzeczy, nie? Jasne, znaczy do tej sytuacji, o której mówisz teraz, czyli do tego, jak bardzo to odcisnęło piętno na jakby mojej psychice, to możemy jeszcze za chwilę wrócić, bo jakby jak najbardziej tak było i mam taki jeden przykład, którym pewnie niechętnie się podzielę, ale mimo wszystko jakby no po to też tutaj rozmawiamy, żeby jednak tego typu rzeczy ten, więc chętnie o tym powiem. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek rady, no to ja powiem trochę przewrotnie, bo jakby ja jestem, mam wrażenie, że jestem po drugiej stronie tej barykady, tak? Jakby absolutnie nie jestem tą osobą, która będzie mówiła, wszystko będzie dobrze i to się wszystko ułoży. Raczej bym powiedział, że jeżeli czujemy i mamy sygnały, że będzie źle, to wyjdźmy z tego jak najszybciej, tak? Jakby jeżeli to jest jeszcze możliwe i postarajmy się to zrobić. Ja pamiętam, co jakby znowu
No, człowiek jest jakby dużo mądrzejszy z wiekiem, tak? I jakby to jest też jakby taka prawda, która jest oczywista, ale ona też dopiero do człowieka dociera, jak jest coraz starszy, tak? Jak ja zaczynałem robić Matrixa, to było jakieś 8 lat temu, ledwo co tam jeszcze nawet mi się 30 nie wkręciła na licznik. Byłem po, powiedzmy, że całkiem niezłej karierze w agencjach reklamowych i czułem, że jakby jestem królem dżungli i de facto wszystko, co mam w głowie, to na pewno będzie super fajne. I nie słuchałem innych ludzi, albo jakby słuchałem jakby tylko tego, co chciałem usłyszeć, a wszystkiego dookoła nie do końca. A prawda jest taka, że gdybym posłuchał tych ludzi, to była jakaś część osób, która przewidziała w jakimś stopniu to, co się wydarzy. Albo nawet pamiętam jedną rozmowę, kiedy spotkałem się na kawę z Arturem Kurasińskim i nawet ostatnio się z nim spotkałem, bo gramy razem w piłkę i gdzieś tam mu to przypomniałem, że spotkałem się z nim jeszcze jak byłem w agencji i w ogóle ta myśl tylko kiełkowała, tak? I jakby Artur powiedział, stary, masz dobrą robotę, jakby dobrze ci idzie, nie rób tego, jakby, nie? W sensie to było trochę na takiej zasadzie. No ja oczywiście wiadomo, jakby, jak to tam młody jeszcze wtedy, znaczy z perspektywy dzisiejszego czasu młody, bo pewnie... Ja wiem lepiej, tato. No, dokładnie tak, dokładnie tak. I jakby, no i pocisnąłem ten temat, a uważam, że warto słuchać ludzi i uważam, że warto słuchać ludzi po jednej i po drugiej stronie, bo to nie jest tak, że ktoś mówi złe rzeczy dlatego, że chce cię uwalić albo podciąć ci skrzydła. Jakby w sensie, może nie mówię o jakichś tam randomach z internetu, ale w momencie, w którym mamy jakieś rozmowy, które jakby toczą się z ludźmi, których zdanie szanujemy, to zazwyczaj jakby ludzie robią to w dobrej wierze, a ja odbierałem to w ogóle zupełnie inaczej. Tak jakby ja uważałem, że po prostu ktoś to robi, jasne, nie wiem, może nie tyle z zazdrości, ale po to, żeby, nie wiem, właśnie bo lubi tak komuś Artur powiedzieć też coś ma swojego. Chyba takie swoje też doświadczenia w tym względzie, on też miał... Wydaje mi się, że z tego to wynikało, dokładnie. Pozdrawiamy w ogóle Artura też. Tak, bardzo serdecznie. Przestań strzelać piętą. No. To jest jego znak firmowy. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy sobie o tym, żeby zaprosić cię do tego podcastu, ja zapytałem, na ile czujesz się komfortowo z tym, żeby o tym rozmawiać. Powiedziałeś coś takiego, że chciałbyś właśnie powiedzieć, że robienie startupów może nie być dla każdego. Tak, i bardzo mocno trzymam się tego zdania. Jakby mam takie, jakby ze mną to było tak, że jakby tak sobie na to spojrzeć z perspektywy jakby osoby, która była z boku i porozkładać to na czynniki pierwsze, to każdy by powiedział, kurde, no jakby w sensie jest bardzo duża szansa, że to się uda, tak? Gościu jest z agencji reklamowej, pracuje tam od, nie wiem, dobrych 10 czy kilkunastu lat, ma bardzo dużo sukcesów, zarządzał dwoma dużymi interaktywnymi agencjami w Polsce, tak naprawdę był chyba najmłodszym dyrektorem zarządzającym agencji interaktywnej sieciowej w Polsce, więc jakby ma i doświadczenie takie, powiedzmy, w zarządzaniu i menedżerskie, ma bardzo dużą wiedzę merytoryczną, tam mało co może się nie udać jakby po drodze, nie? A no, jak też ja sobie... inwestorzy, którzy stali za projektem, to nie jakieś leszcze czy no-name'y, tylko konkretne fundusze, bo Inovo i fundusz TVN-u. Tak, jakby w sensie tam tego typu rozmowy były, co również jest potwierdzeniem tej tezy, którą powiedziałem wcześniej, tak? Że jakby bardzo dużo czynników wskazywało na to, że to musi się udać. I potem jak okazało się, że jakby to jest bardzo, bardzo skomplikowany temat, który jakby, znaczy wydaje mi się, że dla ludzi, którzy są trochę obok i myślą sobie, dobra, mam fajny pomysł, coś z tego zrobię i jakoś to będzie, to jakby to jest takie myślenie, wiesz, bardzo nakierunkowane na samą taką oś, centrum takie merytoryczne tego, czym ma projekt być, ale dookoła tego, jakby bycie przedsiębiorcą, to jest niesamowicie jakby olbrzymia praca, którą trzeba wykonać. To jest jakby odpowiedzialność za innych, odpowiedzialność za samego siebie, tak jakby myślenie o milionie innych rzeczy, o których na co dzień się nie myśli. Ja nawet jak zarządzałem agencją reklamową, to nie myślałem o tym, że nie wiem, jest coś takiego jak payroll i muszę komuś zapłacić te pieniądze, w sensie jakby, że one muszą być na czas, tak, no bo to robi ktoś zupełnie inny. Ja w ogóle o tym nigdy nie musiałem myśleć. No jakby taki poziom, o którym jakby w takich organizacjach jak te, w których ja pracowałem, no to wie o tym pewnie prezes i dyrektor finansowy, ale nie osoba, która zarządza jakąś pojedynczą agencją, która wchodzi w skład grupy. I uważam, że rzeczywiście jest tak, że to nie jest dla każdego. Ja jakby dzisiaj z perspektywy czasu może nie mogę powiedzieć, że startupy nie są dla mnie, ale wtedy to chyba nie był ten moment, żeby rzeczywiście jakby robić to z takim sukcesem, jaki powinno się robić. Plus jeszcze dodatkowa rzecz, że jakby warto jest rozumieć, co jest kluczowe dla biznesu, tak? Jakby, i ja znowu muszę wrócić historycznie do tego, że pracowałem w agencji reklamowej, w której jedyną, a może dobra, jedyną to przesadzam, ale największą wartością agencji reklamowej jest pomysł.
Tak, jakby, no bo agencja reklamowa żyje z tego, że sprzedaje pomysły, strategie, idea kreatywne i tak dalej. Jakby, no i oczywiście ten pomysł trzeba zrealizować, ale tego już nie robi agencja reklamowa, tak? To robi dom produkcyjny, ktokolwiek inny. Jasne. Gdzieś to się dzieje w jakichś innych miejscach, tak? I jakby, no i ja też trochę jakby byłem, jakby żyłem wtedy w takim świecie, który jakby budował dookoła mnie takie wrażenie, że jak ja mam dobry pomysł, to to się musi udać, tak? I teraz jakby czy ja miałem dobry pomysł? Uważam do dzisiaj, że miałem dobry pomysł, bo mi nawet dzisiaj jakby dzisiaj by się to narzędzie przydało. Tak, dokładnie, bardzo by mi się przydało i naprawdę bardzo chętnie bym z niego korzystał. Jakby na poziomie samym merytorycznym, kiedy weryfikowałem sobie jakby tą tezę tego, czy tego typu narzędzie jest potrzebne, to słyszałem same dobre opinie, nikt jakby tego nie negował. Bardziej pojawiały się właśnie problemy związane z tym, że dane z Facebooka i tak dalej, ale finalnie jakby no, nie udało się, tak? I nie wyszło. I jakby to jest taka... Oczywiście jest tak, że dla mnie to jest super mega jakby doświadczenie i super mega nauka. Jakby jestem w ogóle zupełnie innym człowiekiem po tej przygodzie, którą miałem, niż przed nią. I jakby bardzo mocno mnie to zmieniło, ale chyba głównie dlatego, że po prostu mnie to mega przeorało, tak? Jakby to są jakby takie sytuacje, kiedy wiesz, jakby jesteś w domu i totalnie nie masz ochoty z niego wychodzić, tak? I umawiasz się z kolegą na kebaba i mówisz mu na godzinę przed, że jednak nie dasz rady przyjść. To był jakby, wiesz, to był mój stan, tak? Ja pamiętam, że z tobą odwołałem kilka spotkań w Warszawie i to samo robiłem z wieloma znajomymi. Gdzie jakby wiesz, po drugiej stronie niestety jakby problematyczne w tego typu sytuacjach jest to, że jakby wiesz, masz tą fasadę internetu, nie? Gdzie jakby możesz być dalej tym zabawnym Szymonem i wszystko jest spoko, bo dużo łatwiej jest schować te ciężkie emocje, a dużo trudniej jest je schować w takim bezpośrednim spotkaniu, nie? Jakby, a ja bardzo mocno unikałem tego typu spotkań i do dzisiaj jakby jak sobie robię taki, może to nie jest rachunek sumienia, bo to nie o to chodzi, ale w jakiś sposób jakieś takie powiedzmy podsumowanie tego, co się wydarzyło w tamtym okresie mojego życia, to ja wiem, że miałem mnóstwo znajomych, z którymi po prostu straciłem kontakt, bo jakby wiesz, jeden raz nie przyszedłem, drugi raz nie przyszedłem, trzeci raz nie przyszedłem i piąty raz już nikt do mnie nie pisał, czy może bym przyszedł, nie? Jakby, no i no, co dużo mówisz. A myślisz, że nie chciałeś się spotykać, bo trochę, nie wiem, bałeś się opowiadać o tym, co się dzieje, albo wstydziłeś się opowiadać o tym, co się dzieje? No myślę, że na pewno o to chodziło, tak? W sensie jakby, wiesz, to była jakby depresja i to taka jakby w sensie, wiesz, jakby zdiagnozowana. Ja się jakby chodziłem na terapię i tak dalej, więc kosztowało mnie to jakiś tam rok, jakby powiedzmy, takiej pracy nad sobą i zrozumienia tego wszystkiego, co się działo, ale na takim jakby najprostszym poziomie to było dokładnie tak, jak mówisz, wiesz, no jesteś gościem, który do tej pory wszędzie, gdzie nie wchodził w towarzystwo, to raczej był tym, wow, nie? Jakby, o, patrzcie, to jest ten, co mu tam wszystko do tej pory w życiu wychodziło, nie? I nagle jakby staje się trochę jakby przegrywem, no. Jakby, no ja takie miałem myślenie wtedy w głowie, tak? I to był powód, dla którego, nie wiem, nie chciałem się spotykać z tobą, nie chciałem się spotykać z innymi ludźmi, bo nie miałem ochoty po raz, wiesz, któryś tam jeszcze raz opowiadać o tym, jak jest ciężko. Dużo łatwiej jest to, wiesz, napisać na Messengerze, to też jest jakimś tam problemem jakby w ogóle relacji z ludźmi, tak? Że jakby, no, nie jesteś w stanie tego wyłapać, tak? Większość nie mówi o tym, nie? No, to jest też inna sprawa. Zazwyczaj jak się zapytasz kogoś, jak tam, to każdy powie, że spoko, jakoś to leci, nie? A gdzieś tam mnóstwo czarnych myśli. Ale ja wiem, ja byłem dokładnie w tym samym miejscu. Jakby to jest jakby dokładnie to myślenie, które ja miałem wtedy. Więc jeżeli ktoś mnie pytał, wiesz, co tam i tak dalej, to ja mówiłem, że nie. I pamiętam jakby taką sytuację, która myślę, że w ogóle fajnie obrazuje, znaczy jeżeli można użyć słowa fajnie w tym kontekście, ale jakby obrazuje to, jak wygląda w ogóle temat, powiedzmy, depresji i takiego jakby bardzo złego samopoczucia, że tylko jedna osoba, ten okres, w którym ja naprawdę jakby miałem taki ciężki czas, to było pewnie z półtora roku, tylko jedna osoba w tym czasie zauważyła, że coś jest nie tak i poprosiła mnie o spotkanie i to takie, nawet bym powiedział, wymuszone spotkanie. Na zasadzie chcę się z tobą spotkać na kawę, pogadać, bo chcę sprawdzić, czy wszystko u ciebie dobrze. I to była moja młodsza siostra. I oczywiście, co ja zrobiłem, spotkałem się z nią na kawę i powiedziałem, że wszystko jest okej, nie? To jakby też pokazuje właśnie, jak bardzo to, jak siedzi w tobie, to jest ciężko o tym mówić. I mi dopiero jakby ta terapia, którą przechodziłem, nauczyła mnie tego, że ja powinienem jakby mówić, jak jest, bo wtedy jest dużo łatwiej. I to, co jest ciekawe, to jak ja zacząłem się dzielić tym, że kurde, no jest słabo, tak, przeżywam takie i takie chwile, te emocje, które mi towarzyszą, są takie, takie i takie, to nagle okazało się, że dookoła mnie jest mnóstwo ludzi, którzy mają tak samo. Tylko, że wiesz, dopóki jesteś jakby w tym, wiesz, różowym świecie, gdzie wszystko jest fajnie, bo u mnie wszystko jest fajnie, to u wszystkich dookoła jest fajnie. A nagle zaczynasz o tym rozmawiać i okazuje się, że
wszędzie są jakieś problemy, tak? Jakby i trzeba sobie jakoś z nimi radzić, a przede wszystkim trzeba o nich rozmawiać. I uważam, że jakby ta komunikacja dzisiaj jest o wiele, dzisiaj kładę na nią zupełnie inny nacisk niż kiedyś, tak? Jakby już zupełnie inaczej na to patrzę. Ale tak faktycznie jakby już tak reasumując i składając to, to jakby no przeorało mnie to przeokrutnie. I ten moment, w którym i właśnie teraz wrócę do tego, że powiedziałem, że za chwilę powiem jakąś anegdotę, która gdzieś obrazuje te emocje, tak? Ten moment, w którym my zdecydowaliśmy się, że to robimy, kiedy ja już byłem po tym ostatnim callu z inwestorami, gdzie podjęliśmy tą decyzję, jakby spółka aktualnie jest w likwidacji, jakby już tam się zamyka, to już są ostatnie chwile, już jakby teraz mówię o tym momencie w tym teraz, ale jakby wtedy był ten ostatni call, kiedy trzeba było podjąć tą decyzję, jakby przejść przez jakieś tam refleksje, pogadać o tym, co się stało i tak dalej. No i potem jakby chwilę później znalazłem pracę w XTB i jakby zacząłem sobie pracować w XTB i jakiś rok temu, myślę, że to było rok temu, dostałem pismo z Urzędu Skarbowego, że jakiś tam dokumentów brakuje. I jakby to był taki moment, w którym jakby ja już byłem, wiesz, w takim etapie, że tam już jest zamknięte, tego nie ma, my już tylko formalnie zamykamy tą spółkę, są jakieś pierdoły i nagle dostaję wezwanie z Urzędu Skarbowego, że czegoś tam brakuje i że za to grozi kara i Bóg mi świadkiem, usiadłem na kanapie i się popłakałem. No jakby w sensie to był taki moment, że te wszystkie emocje jakby, które były negatywne, wróciły do mnie z taką siłą, że ja nie byłem w stanie tego powstrzymać. Po prostu jakby, wiesz, to był taka paniczna reakcja na to, że to znowu wraca, nie? I jakby to jest właśnie to odniesienie się do tych negatywnych emocji, o których ty mówisz, które towarzyszą nam wszystkim, które są związane z nami, z naszą rodziną i tak dalej. To jest mega ciężki temat i uważam, że i to jest między innymi właśnie powód, dla którego uważam, że nie każdy powinien wchodzić do tej rzeki, tak? Jakby wydaje mi się, że w momencie, w którym ktoś ma w miarę jakąś stabilną sytuację życiową, to ma potencjalnie dużo do stracenia versus taka osoba, która wiesz, jakby w tym momencie startuje z niczym, bo de facto nie ma jeszcze nic więcej, jakby nie ma czegoś do stracenia. Ale ja wiesz, ja nagle stanąłem w sytuacji, w której miałem dobrą pracę, w której dobrze sobie radziłem, zarabiałem tam dobre pieniądze, mogłem sobie pozwolić na dobre życie, wiesz, mam dom w Warszawie, tak, spoko samochód i tak dalej, jakby mogłem zostać w tym świecie, jakby dalej sobie żyć i wszystko by było okej, okay, nie? A jakby postanowiłem, że to zmieniam i jak masz ten kontrast takiego dobrego życia i tego wszystkiego, co ja przeżywałem w tamtym momencie, to nie wiem, czy to jest tego warte, tak? Jakby tak naprawdę szczerze i nie jestem takim jakby, wiesz, osobą, która będzie tutaj hura mówiła każdemu, że zakładajcie swoje firmy, róbcie swoje startupy, bo będzie ekstra, bo powiedzmy sobie szczerze, no jakby to też nie jest jakaś wybitnie odkrywcza wiedza, statystyki to pokazują, nie będzie ekstra, tak? Pewnie, nie wiem, 9 przypadkach na 10 nie będzie ekstra, a też pewnie wiemy to dobrze, bo znamy różne osoby, które mają swoje firmy i znamy też samych siebie, że nawet jeżeli jest dobrze, bo ten sukces jest, to on też jest okupiony po prostu olbrzymią ilością krwi, potu i łez, które gdzieś tam się dookoła nas dzieją. To nie jest przerwa wynikająca z problemu ze sprzętem czy nagraniem podcastu, nie regulujcie odbiorników. To był jeden z najfajniejszych fragmentów, jeśli jak wspomniałeś można użyć słowa fajnym w tego typu kontekście rozmów, jakie miałem. To co, teraz XTB. Nie, jakby wiesz, ja już teraz mogę tak zareagować, nie? Bo jakby ja mam to już przepracowane, jakby więc ten, ale wiem. No to wiem, powiedzmy, powiedzmy tylko oględnie, że to, co jak cię przedstawiłem jako osoba, jedna z osób, z kilku osób, które najbardziej szanuję w Polsce, to chyba było słychać dlaczego. I trzeba niesamowitej odwagi, żeby się tym dzielić. I myślę, że to, co zarekomendowałeś ludziom, przede wszystkim to dzielenie się problemami, żeby nie nieść ich samemu. Ja też uwielbiam się od jakiegoś czasu dzielić problemami, chociaż myślę, że moi wspólnicy mogą już tym wymiotować, bo jestem takim trochę hipochondrykiem. Ale pozdrawiamy, w tematach takich prawdziwych problemów naprawdę warto się dzielić problemami, bo ja sam byłem zszokowany, jak łatwiej jest nieść je, kiedy już powiemy o tym komuś. Czyli pamiętam też, jak przechodziliśmy przez kryzys Facebooka, gdzie też trochę stało się tak, jak mówisz, że z gościa, któremu każdy chciał przebić piątkę, albo dużo osób chciało przebić piątkę, to stałem się tym, wiesz, oszustem, którego zablokowali, któremu ściągnięto konto nie tylko firmowe, ale też personalne na Facebooku, Instagramie i tak dalej.
I też nie chciałem jeździć, nie pojechałem na internet betę, bo wiedziałem, że 99% moich rozmów będzie, a co tam, jak tam z tą blokadą i tak dalej. I też się zdarzyło zapłakać, także bardzo, bardzo dużo dla mnie znaczy to, co powiedziałeś i myślę, że twoje słowa były bardzo prawdziwe i ludzie mogą odnaleźć w nich siebie nie tylko jeśli prowadzą firmy, czy prowadzili firmy, ale w zasadzie w dowolnych problemach, z którymi się w życiu borykają, bo też pasuje wszystko to, co mówiłeś, pasowałoby do problemów zdrowotnych, do problemów właśnie biznesowych, czy jakichkolwiek innych. Zawsze wydaje nam się, że trawa jest bardziej zielona u innych, a jak zaczynamy mówić o swoich problemach, to jednak okazuje się, że każdy albo sporo osób jednak gdzieś w mniejszym lub większym stopniu swój problem niesie. A też dużo łatwiej potem nam jest, bo może się okazać, że dookoła nas jest mnóstwo ludzi, którzy chcą nam pomóc, tak? Jakby i jakby dać coś od siebie, żeby jednak w jakiś sposób te problemy albo rozwiązać, albo czasami, no wiadomo, nie każdy problem jest rozwiązywalny, tak? Ale nawet wesprzeć, czego nie da się jakby osiągnąć, jeżeli się z nikim o tym nie rozmawia. No bo jeżeli przez całe życie jakby mówisz, że wszystko jest u ciebie dobrze, to znaczy, że nie potrzebujesz niczego poza tym, żeby się spotkać na piwo i pogadać o głupotach, nie? Tak jest, no, też w życiu wielokrotnie jakby życie pokazało, że dzielenie się problemami czasami jest w stanie dać bardzo szybką gratyfikację. Ja często przypominam o trochę mniejszego kalibru problemy niż te, o których dzisiaj mówimy, ale miałem taką sytuację, gdzie mieliśmy spadek konwersji na stronie, gdzie tam w cenniku mieliśmy, wiedziałem, że coś jest ze stroną cennika, bo ludzie się odbijali od niej częściej niż zwykle i Paweł Tkaczyk odwiedzał akurat stronę, nasze biuro i zapytał, co tam słychać, a ja zamiast odpowiadać, tak jak większość z nas odpowiada, jak ma problemy, a spoko, wiesz, jakoś leci w porze czy coś. Powiedziałem, kurde, jestem załamany, bo patrzę na tą stronę od 2 tygodni i nie widzę, co tu jest zrąbane, a coś jest zrąbane i wiem o tym na pewno, nie? No i on spojrzał i świeżymi oczami zauważył problem, taki z perspektywy komunikacyjnej, bardziej niż jakiejś takiej UX-owej i to rozwiązało problem, więc czasami totalnie zawsze śmieję z Pawła, że jakby przeliczyć mu skok konwersji per sekunda konsultacji, to miałby godzinówkę w ogóle jakąś pewnie 100 tysięcy albo milionową. Także czasami jakaś podpowiedź jest bliżej niż nam się zdaje i to dzielenie się problemami, tak jak mówisz, nie tylko pozwala, ułatwia w niesieniu, ale tak jak mówisz, czasami podpowiada rozwiązania. Zdecydowanie tak. No i ten przykład jakby z Pawłem jest mega, mega trafiony, no bo pokazuje jakby, że w momencie, w którym jakby, a też jakby wszyscy, w sensie może nie wszyscy, ale jakby dużo ludzi zna ciebie i wie, jaki jesteś, tak? Mhm. Jakby właśnie często jesteś takim bardzo pozytywnym, tak, dokładnie, i gościem, który zawsze powie, wszystko jest super i mega fajnie, więc też zakładam, że dla ciebie to też nie musiało być wcale super proste, żeby jakby podzielić się problemem. A jak widać się opłaciło, więc jakby to też jest taki kierunek, który jest jak najbardziej spoko i warto to robić. Pewnie nie zawsze, no bo też nie chodzi o to, żeby zostać jakąś, wiesz, największą na świecie marudą, nie? Ale tak jakby nie ma co tego wszystkiego trzymać w sobie. Ale to jest niesamowite, że często nie znamy, jakby wydaje się, że znamy ludzi, ale tak naprawdę nie znamy, nie? I często ludzie, którzy czasami humorem, nie, maskują problemy, okazuje się, że mają te problemy i są bardzo istotne. Ja ciebie zawsze kojarzę właśnie nie tylko jako turbo, że tak powiem, speca merytorycznie, ale właśnie my się w ogóle znamy z Q3, czyli Quake'a, znaczy nie serwisu, tylko gry. Graliśmy kiedyś w Quake'a razem. Szymon Szymański, rad z klanu MM, zdaje się. Tak jest, KMM, wszystko się zgadza. Dokładnie. No wiesz, ja nawet sobie sprawdziłem przed naszą rozmową, bo gdzieś tak czułem, że jakby będziemy o tym gadać, bo wstępnie sobie to też ustaliliśmy. I na przykład nasz wyjazd do Berlina na mecz Liverpoolu to był moment, kiedy ja byłem, wiesz, gdzieś blisko szczytu tego mojego złego samopoczucia. Poważnie? Tak, i w życiu byś tego nie powiedział. I prawdopodobnie każda osoba, która była tam z nami, by tego nie powiedziała. No to ten mój wstęp, gdzie mówiłem, że Szymon jest w stanie co 15 minut serwować dobry tekst, który rozwala całe towarzystwo pozytywnie.
To właśnie w Berlinie mieliśmy, poszliśmy po meczu na wspólną sobie kolację ze znajomym powiedz, i Szymon powiedz, co dosłownie jadłeś z zegarkiem lepiej. w ręku. Ja odpalałem stoper co tekst i zresztą mamy taki kanał kibiców Liverpoolu, gdzie Szymon zawsze bryluje dobrymi tekstami. I to jest, ale to jest też to jest z jednej strony spoko, ale z drugiej strony jest też przerażające, nie? Bo to jest jakiś tam klucz. Ja nawet miałem kiedyś w prezentacji na ostatnim Mile of Marketingu mówiłem o byciu szczęśliwym, więc taki bardzo merytoryczny temat, techniczny bym powiedział. Ale miałem tam slajd taki, jak wygląda depresja i zdjęcia, wiesz, uśmiechniętych Kurta Cobaina, Robina Williamsa, wiesz, najróżniejszych ludzi, czy Marilyn Monroe, ludzi, którzy, jak wiemy, u których nie było happy endu, delikatnie mówiąc. Tak. I taką mam zawsze refleksję, że kurczę, czasami ci tacy śmieszkowie, ludzie, o których w życiu byśmy nie pomyśleli, oni czasami mają na co dzień problemy, których większość ludzi nie jest totalnie świadomym, nie? No nie, no ja jestem jakby, wiesz, żywym przykładem tego, tak faktycznie jest, no jakby, no i dlatego też właśnie wspominam o tym Berlinie, bo no to był taki czas, kiedy jakby no nikt pewnie by tego nie zauważył, nie? A ja, wiesz, jakby no w tamtym momencie to był taki mechanizm obronny. Nawet nie wiem, czy jestem w stanie, wiesz, generować żarty co 15 minut, szczerze powiedziawszy. No. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. No to nie wiem, w którą stronę pójść od tego momentu. No wiesz, to możemy przejść jakby bo, z... Znaczy wiadomo, że przechodzimy do happy endu, ale to był mocny fragment. W ogóle zastanawiam się, czy... Bo jakby w tej chwili pracujesz w gigantycznej firmie, 2,5 miliarda kapitalizacji, 600 ponad milionów przychodów w zeszłym roku, 270 milionów zysku, jesteś tam Chief Growth Officer, więc naprawdę wysokie stanowisko marketingowe, praktycznie wyżej chyba marketingowo nie można w Polsce za bardzo działać i też w większej firmie z globalnym produktem macie kampanię. Pamiętam nawet kampanię, jeszcze zanim pojawiły się kampanie z Jose Mourinho, zanim tam podjęłeś pracę, ja pamiętam XTB z kampanii z Formułą 1, chyba z McLarenem, jeśli dobrze tak, pamiętam. Dokładnie. I to w mistrzowskim sezonie. Pamiętam, że sobie sprawdzałem, co? XTB? Nie, to musi być jakieś XTB. Jak to? Polska firma sponsoruje team z Formuły 1? Jest absolutnie niemożliwe. I to byłem w ciężkim szoku, bo wiemy, że teraz na przykład Orlen jakimś tam, który jest gigantyczną już naprawdę hegemotem, jest w stanie gdzieś tam sponsorować, czy być jakimś drugorzędnym sponsorem, nie wiem, nie ujmując im niczego, Formuły 1, jakiegoś mniejszego teamu, a tutaj McLaren, więc jest w tym happy end wszystkim, jest to życie po życiu startupowym. Tak. I tak jakby zadając pierwsze pytanie, czy wiedza, którą zdobyłeś w Metrixo, przydaje ci się w XTB? Tak, przydaje mi się bardzo. I jakby też to jest tak, że jak wiedziałem, że z Metrixo jest koniec i szukałem sobie nowego miejsca, no to oczywiście jakby oczywistym kierunkiem, który się pojawił, no to był powrót do agencji i gdzieś tam jakby dalej operowanie w tym obszarze. Jakby były takie propozycje, mniej lub bardziej fajne, ale jakby gdzieś były na stole i jakby ta droga była jak najbardziej otwarta w kilku miejscach. Ale pojawiła się też ta opcja XTB, która dla mnie była takim fajnym tematem, no bo tak jak pracujesz w agencji reklamowej, to pracujesz dla klientów. Jakby jesteś tylko i wyłącznie, albo aż, jakby w sensie nie chcę tutaj umieszać, bo to jest super ważna i istotna praca, ale jesteś tym pierwszym etapem, który dzieje się jakby na poziomie powstawania pomysłów i tak dalej, ale jakby tego impaktu biznesowego, tego typu rzeczy jakby nie znasz, tak? W sensie jakby no, ktoś może do ciebie potem, wiesz, na... Czasami wiem, marka podzieli się pod case, albo pisze na Wigilii ci powie, że to było fajne albo niefajne, czy tam, wiesz, jakby jak tam się spotkacie przy śledziku, to ktoś ci coś takiego powie, ale w większości przypadków tego nie wiesz, tak? Potem było Metrixo, gdzie z kolei jakby robiłem wszystko sam i miałem tą pracę swoją u podstaw, więc jakby czułem, że pewne akcje przekładają się na konkretne cele biznesowe, no ale ta skala, nie oszukujmy się, no, była bardzo, bardzo mała, zwłaszcza na tym wczesnym etapie, na którym my byliśmy.
ale z drugiej strony jakby teraz będąc w XTB mam odczucie, że jestem w stanie jakby połączyć te dwa światy ze sobą, czyli z jednej strony być dalej tym strategicznie myślącym gościem, który jest w stanie poukładać komunikację od początku do końca, jakby wypracować pewne rzeczy, jakby wypracować to z zespołem, który jakby w XTB jest dosyć duży, marketingowym, ale z drugiej strony też jakby patrzę na pewne rzeczy przez pryzmat taki czysto biznesowy i tego, co my możemy jako firma przez to osiągnąć, a nie tylko przez pryzmat tego, że zróbmy to, bo to jest fajny pomysł. Bo to jest myślenie, które miałem w agencji reklamowej, tak? Bez zastanawiania się, czy to ma sens jakby biznesowy, czy nie. Jasne. Zróbmy to, bo to jest fajne. Będzie o tym głośno, ktoś to polubi i tak dalej, tak? Jakby tak powstawały te pomysły. Wjadą kolejne miecze. Dokładnie, dokładnie tak. Po drugiej stronie było Metrixa, gdzie to myślenie było, okej, okay, no dobra, no to ale jak to zrobimy, to co z tego będzie, jak zrobimy to, co z tego będzie i w ogóle nie było tego miejsca na tą kreatywność. Bardziej było, znaczy akurat tutaj przykład tego, jak ty rozwijałeś BN24 jest przykładem, który pokazuje, że to miejsce jest, ale akurat w moim myśleniu wtedy go nie było. No a teraz z kolei jakby jestem w takim złotym środku, czyli mogę korzystać z jednego i z drugiego świata i rzeczywiście czuję, że to robię. Jakby to też spowodowało, że jakby ta moja obecność w organizacji jakby z jednej strony odcisnęła pewne piętno, ale z drugiej strony też pozwoliła mi się tutaj rozwinąć, tak? Jakby i gdzieś tam jakby osiągnąć jeszcze więcej niż jak przychodziłem do tej firmy i uważam, że to jest bardzo fajne i myślę, że nie byłbym tą osobą, którą jestem. Nie chcę sam siebie oceniać, czy jestem dobry, czy nie, ale nie byłbym tą osobą, którą jestem, gdyby nie ta przygoda z Metrixo, ale tak samo nie byłbym tą osobą, gdyby nie ta przygoda z agencjami reklamowymi, którą Jasne. Miałem wcześniej. A powiedz, XTB, globalny biznes, no tak jak wspomniałem, no ja byłem zdziwiony, kiedy dowiedziałem się o sponsoringu F1, potem kampania z José Mourinho. Czy jakby z twojej perspektywy, bo też masz właśnie background i marketingowy, i właśnie startupowy, czy jest trochę taki kompleks tego wyjścia z Polski w naszym segmencie, że jednak ludzie nie do końca wierzą albo nawet są świadomi tego, że polskie biznesy mogą budować globalną markę właśnie przy wsparciu, że polska firma jest w stanie zatrudnić José Mourinho sobie tam do reklamy, czy... Wiesz co, myślę, że oczywiście mogę to oceniać tylko przez pryzmat mojej pracy w XTB i ludzi, z którymi tutaj pracuję, to wydaje mi się, że ten problem bardzo często leży gdzieś indziej. Na przykład w XTB jest tak, że wszyscy ludzie od foundera po prezesa, zarząd i kluczowe osoby w firmie czują, że robią coś mega fajnego i że stać nas na coraz więcej. Tak? Jesteśmy generalnie patrząc na dane, przynajmniej te, które oficjalnie są udostępniane, czyli brokerów, którzy są notowani na różnego rodzaju giełdach. Jesteśmy chyba najszybciej rosnącym brokerem albo jednym z najszybciej rosnących brokerów aktualnie. I ta nasza baza klientów sukcesywnie się powiększa, ale moim zdaniem ten problem, o którym mówisz, bardzo często leży gdzie indziej, w sensie, że ktoś nie jest w stanie uwierzyć w to, albo że taka firma jakby jest i tak się rozwija, albo przyjąć to do wiadomości. Ja na przykład jak rozmawiam z jakby XTB generalnie jakby jest firmą, która wyrosła z Forexu, tak? Czyli z bardzo niszowego produktu kiedyś. Dzisiaj jesteśmy platformą inwestycyjną, gdzie można inwestować we wszystko, akcje bez prowizji, ETF-y bez prowizji, pewnie muszę dodać do obrotu 100 tysięcy euro miesięcznie, bo mnie legal pociśnie, no, ale jakby wiadomo o co chodzi. Jakby jesteśmy takim miejscem, że jeżeli ktoś chciałby wejść w świat inwestowania, to my mu damy edukację, damy mu wiedzę, damy mu odpowiednie instrumenty, damy mu analizy rynkowe i tak dalej. Wszystko to w jednej platformie, którą my zdevelopowaliśmy sami. Jakby XTB było jednym z niewielu brokerów, które się zdecydowały na ten ruch. Zazwyczaj korzysta się z takiej platformy, która nazywa się MetaTrader. Jest takim rozwiązaniem, które po prostu brokerzy sobie wypożyczają i tam po prostu jakby świadczą swoje usługi. Dokładnie, a my jakby robimy to na swojej własnej platformie i teraz jakby jest tak, że jak ja z kimkolwiek nie rozmawiam, że pracuję w XTB, to nawet jeżeli ktoś kojarzy tą markę, to nie wie, że to jest polska firma. Jakby, i to jest taka jakby ta sytuacja, która jest absurdalna, bo ktoś jakby wtedy już nie ocenia tego przez pryzmat, o kurde, oni pracują z José Mourinho albo tak jak nasze najnowsze kampanie, nie wiem, z Dickerem Casillasem czy Conorem McGregorem, jakby nie ma tego typu myślenia, tak, jakby, bo okej, no po prostu kolejna firma, która pracuje z tymi ludźmi, ale to jest faktycznie polska firma. XTB ma biura w chyba 14 czy 15 krajach na całym świecie, zatrudnia kilkaset osób i jakby to jest bardzo duża firma, niewiele się o tym mówi, moim zdaniem właśnie
właśnie dlatego, ale z kolei po drugiej stronie tej barykady, bo jakby każdy kij ma dwa końce, jest tak, że my jako firma globalna, która jakby ma klientów z całego świata i ma tych klientów liczonych w setkach tysięcy, borykamy się z tym, że jesteśmy polskim brokerem. Tak? Czyli jakby w Polsce nikt nas nie postrzega jako polską firmę, ale na świecie wszyscy wiedzą, że jesteśmy polskim brokerem. Tak? Okay. Jakby i to jest ten problem. Więc jakby to jest taki paradoks trochę, no ale jakby no niestety tak to funkcjonuje. My oczywiście jakby no super fajnie się rozwijamy, staramy się z tym walczyć, między innymi właśnie wspomniany przez ciebie Jose Mourinho, czy też kolejni ambasadorzy, z którymi współpracujemy też z Asią Jędrzejczyk, która nam zrobiła super fajną robotę, nie tylko w Polsce, ale też na pozostałych rynkach, których robimy, kiedy otwieraliśmy nowe pozycjonowanie marki. Więc jakby dużo fajnych rzeczy się dzieje. One, nie wiem, czy są zauważane, czy nie. No, moim zdaniem jest niewiele firm takich, jakby może teraz oceniam to trochę subiektywnie z perspektywy tego, w jakim miejscu ja jako, powiedzmy, nazwijmy to na razie na potrzeby tylko tego wywodu, specjalista w swojej dziedzinie mógłbym się znaleźć, to rzeczywiście jest trochę tak, jak powiedziałeś na samym początku. Niewiele jest takich firm jak XTB, które dają mi tego typu możliwości, czyli ja mogę pracować w centrali dużej firmy, która pracuje na kilkanaście rynków, z naprawdę dużymi budżetami marketingowymi, z dużymi ambicjami, ale też już z dużymi celami i wynikami, które zostały osiągnięte do tej pory. No nie mówi się o tym. Nie wiem czemu, jakby w sensie może ta branża ludziom nie pasuje, tak, bo to jest jednak branża finansowa, branża inwestycyjna, może jakby to jest ten powód. Nie wiem, nie umiem tego ocenić, ale jakby u nas wewnętrznie nie ma czegoś takiego, więc jakby to, o czym ty powiedziałeś na początku, co było jakby wejściem do twojego pytania, czy wewnątrz naszej organizacji są jakieś opory z tym, żeby iść dalej, to bym powiedział, że w ogóle nie, że u nas ten mindset jest w ogóle totalnie w drugą stronę i bym powiedział, że jest taki nie polski, jakby jeżeli mielibyśmy jakkolwiek szufladkować. Jasne. To akurat czasami niepolski to jest komplement, bo albo jakaś pozytywna cecha. Ja przyznam, że bardziej pytałem pod kątem ludzi z zewnątrz i tego, bo cały czas masz mocny kontakt z branżą, znasz sporo ludzi jakby z segmentu startupowego i segmentu marketingowego. Ja mam takie wrażenie, że właśnie ludzie dowiadując się, że XTB jest polską firmą, są zdziwieni, jest pewnego rodzaju objawem kompleksów polskości i tego, że to nie jest dla nas naturalne, że polska firma zatrudnia Jose Mourinho do kampanii reklamowej. Nie jest dla nas naturalne, że polska firma sponsoruje McLarena, czy ma większość klientów spoza Polski. I zastanawiam się, jak z tym walczyć? Czy to jest po prostu gdzieś tam z czasem będzie na tyle dużo benchmarków, takich jak wy, CD Projekt, nie wiem, czy Inglot. Pamiętam, że byłem zdziwiony, jak się dowiedziałem, że Inglot jest polską firmą, bo kojarzyłem gdzieś tam z Oscarów czy coś takiego, a tu się okazuje, że to polska firma. Czy tych benchmarków po prostu jest za mało? Czy to gdzieś wynika z 123 lat zaborów, czy z tego jeszcze? No, ciężko mi to wskazać, jakby. Jak myślisz? To jest bardzo dobre pytanie i staram się jakąś mądrą odpowiedź wymyślić w głowie, ale chyba wiesz, jakby nie wchodząc w jakieś takie turbo szufladkowanie, to byłoby mi mega ciężko. Jakby sam tego nie rozumiem. Tak, przyznam szczerze, jakby, że nie wiem, czemu tak jest. Wiesz, to jest trochę taki temat, jakby, że nie wiem, XTB ma 17 lat, tak? To jakby to nie jest jakaś olbrzymia, nie wiem, firma, która ma jakieś, wiesz, dziedzictwo stuletnie i w ogóle zaczyna, wiesz, jakby swoje korzenie przed II wojną światową. Na dobrą sprawę, jakby wiesz, to jest firma, w której, nie wiem, w centrali, nie wiem, czy większość, ale zdecydowana liczba osób, która pracuje, ilość osób, która pracuje w XTB, to są informatycy, tak? To jest zespół IT, tak? Który dewelopuje jedną z naprawdę najlepszych platform inwestycyjnych na świecie, która jest jakby bardzo dobrze odbierana przez rynek, ale my na przykład nigdy nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby ktoś nas potraktował jako startup, któremu się udało. Tak, żeby ktoś chciał porozmawiać z kimś od nas, jakby wiesz, na temat tego, jak do tego doszło, że wy macie teraz te, wiesz, kilkaset tysięcy klientów, tak duże przychody i tak dalej, jakby jak do tego doszło. Nie, jakby gdzieś zostaliśmy z jakiegoś powodu gdzieś osadzeni w jakimś jednym miejscu i jakby i nie wiem, czy będziemy mogli stamtąd wyjść. No jakby też, wiesz, skomunikujemy, że jakby jesteśmy fintechem, bo my tak naprawdę nie jesteśmy jakby firmą z sektora bankowego, jesteśmy bardziej fintechem, który po prostu jakby ma swoją platformę, tak? Jakby ta platforma i ta nasza aplikacja, jest tak jak, nie wiem, Revolut czy cokolwiek innego, jakby
jesteśmy bardziej w tej gałęzi jakby gospodarki niż w gałęzi pod tytułem bank jako taki. Ale czegoś brakuje, zgadzam się z tobą. I mówię tak, to już jakby tak globalnie, nie tylko z perspektywy jakby XTB, tylko globalnie tego, że po prostu jakby mało się o tym mówi. Ale czemu tak jest? Nie wiem. Może też za duży lokalny rynek, tak się często spekuluje, że jednak polscy przedsiębiorcy są kuszeni tym, żeby budować polski biznes, no bo Polska jest całkiem intratnym rynkiem. Szwedzi, Estończycy, Litwini, Łotysze raczej tego nie robią, bo ich lokalne rynki są na tyle małe, że tutaj jakichś gigantycznych kokosów ugrać nie można, no może nie to, że nie można, ale jest dość ciężko. Też tak może być i jakby oczywiście wiadomo, że XTB, jakby ja to wiem bardziej z historii, no bo nie było mnie wtedy w firmie, ale zaczynało jakby tylko w Polsce, tak, i to były te początki. Potem przyszedł czas na tą ekspansję zagraniczną, tylko że też XTB to robi w taki inny sposób, tak, no bo jakby to nie jest tak, że my sobie wszyscy siedzimy w tej Warszawie, w tym naszym biurowcu i mówimy, no dobra, okej, no to teraz prowadzimy biznes też, nie wiem, w Czechach, tak, i jakby jedyne, co robimy, to po prostu strona po czesku i ustawiamy kampanię. My wszędzie, gdzie jesteśmy, to mamy tam biura, tak? Więc jakby to jest taki, w sensie chodzi mi o to, że ta decyzja o tym, żeby wejść na dany rynek, ona naprawdę jakby musiała być decyzją, która była przemyślana, bo ona wiąże się z dużymi kosztami, jasne, których nie masz, jeżeli jesteś po prostu w Warszawie i mówisz, no dobra, no to weź tam rzuć jeszcze tą reklamę na Czechy czy tam Hiszpanię. I może to też jest jakiś powód, tak? Że jakby to trzeba robić, jak ktoś pięknie mówi po staropolsku, albo grubo, albo wcale, ale... Ale no, nie wiem, ciężki temat, żeś tu zapodał, bo naprawdę ciężko mi jest, wiesz, coś mądrego powiedzieć, mimo tego, że bardzo bym chciała, aczkolwiek generalnie ciężko jest mi mówić mądre rzeczy, a jeszcze ciężej w momencie, w którym pojawiają się ciężkie tematy. Szymon Szymański. Dokładnie. Już miał jakby, wiesz, dobrą wstawkę, żeby mnie zareklamować. Super. Panie, wyszła z tego jedna z najlepszych rozmów, jeśli nie najlepsza rozmowa, jaką miałem na kanale. Powiedziałbym, że wrzuciłbym ją do top 2 obok rozmowy ze Stefanem Batorem, który też bardzo otwarcie się podzielił swoimi problemami, które, jak się okazuje, nawet twórca jednorożca i w zasadzie pewnie niedługo na papierze przynajmniej miliarder może mieć. Więc bardzo, bardzo dziękuję za to, że się podzieliłeś tą wiedzą, ale też problemami, bo najłatwiej to, wiadomo, się dzielić sukcesami, spektakularnym tym, spektakularną kapitalizacją, fenomenalnymi przychodami i wiadomo, tym, czym się wszyscy dzielą na Facebooku, LinkedInie, a ty wbiłeś i podzieliłeś się czymś, co bolało i to bardzo. Także bardzo, bardzo ci dziękuję. No i trzymam kciuki za najbliższe kampanie z jeszcze nie zdradzamy z kim, ale również z kolejnymi gwiazdami, które dołączą do José Mourinho w kampaniach. Zazdroszczę ci tego. My jesteśmy w ogóle, najczęściej rozmawiamy z Szymonem o piłce nożnej, bo jest kibicem jedynie słusznego Liverpoolu. W ogóle ty musisz mieć przerąbane w robocie, bo z tego, co pamiętam, to founder XTB jest fanem Manchester United. Prezes, tak, prezes Omar, pozdrawiam, jest fanem Manchester United. No teraz ostatnio miałem przechlapana, ale wiesz, jakby z kolei poprzednio to ja byłem, wiesz, to my właściwie obaj byliśmy wygranymi, a ja jeszcze miałem to szczęście, że oglądałem ten mecz na Anfield, więc było dobrze. Michał, ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie. Szkoda, że tak nisko upadłeś, że musisz już mnie zaprosić do podcastu, bo już nikogo innego nie ma, ale generalnie spoko. Panie, nie ma już ludzi. W zasadzie wiesz, a ci, co są, odmawiają, ci, co nie, ci, co tam już byli, no to wiesz, no to już tak lecę po tym Messengerze i wysyłam te zapki. Na literkę SZ, no to już właściwie koniec alfabetu, ale ten, tak serio, bardzo mi było miło, super było pogadać, mega fajnie i mam nadzieję, że jakiś kebab niedługo będzie grany. Myślę, że jeszcze będą okazje, żeby cię nie raz, nie dwa zaprosić. Do Aladyna. Do Aladyna. Nie ma Aladyna. Bez wytrucia pokarmowego preferencjonalnie. Dokładnie. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Dzięki wielkie.